Dzisiaj przerobimy magazyn na domowe studio filmowe. Zapraszam. Całkiem niedawno odwiedziłem dość znanego w niektórych kręgach seryjnego przedsiębiorcę i pomogłem mu skonfigurować w pełni funkcjonalne mini studio do nagrywania wszelkiego rodzaju treści wideo. Marcin Kokoszka, bo o nim mowa, to biznesmen, który od ponad 2 lat regularnie publikuje filmy na swoim kanale YouTube i postanowił w końcu stworzyć dla siebie taką przestrzeń, w której będzie mógł swobodnie i samodzielnie publikować skuteczne wideo biznesowe. W tym odcinku chciałbym pokazać Ci, jak wyglądał nasz proces myślowy na magazynie, na miejscu u Marcina, a w drugiej części udamy się do jego studia już gotowego i zobaczymy, jak wyglądał efekt końcowy. Zostaw łapkę w górę i ruszamy! Dotarliśmy do Marcina Kokoszki, seryjnego przedsiębiorcy. Zobaczmy, jak wygląda pomieszczenie, w którym będziemy robić jego studio. Cześć! Dzień dobry, cześć! Cześć! Zapraszam Cię do zobaczyć. Mojej powierzchni magazynowo-biurowo, a za chwilę mikrostudio. Tutaj jest pokój, w którym była siłownia, później się zrobiła z tego graciarnia, a teraz trzeba będzie to opowądzić, ale najpierw trzeba wszystko zaplanować, czy tu w ogóle da się zrobić dobre studio. No i jak to widzisz? Nas już tutaj byłem, rzuciliśmy okiem, więc tak mniej więcej mamy to obcykane. To jest takie długie pomieszczenie. 717 cm jest i szerokie jest na 2,88. 2,88. Pierwsza zaleta tego to jest taka, że na szerokość wejdzie nam tło, które są 2,70 mniej więcej, te duże tła. Mamy okna po stronie północnej i południowej. I już wcześniej, jak był pogodny dzień, to widać było, że słońce dosyć mocno uderza tutaj, więc żeby mieć pewność, że przez to tło nie przedostają się żadne jakieś promyki słońca, no to lepiej się przerzucić na tą stronę północną. Tutaj nawet teraz widać, że jest troszeczkę ciemniej. Jak zrobisz sobie podgumowane rolety, które Ci wysłonią i u góry zamieścimy to tło rozwijane, no to powinien być akurat taki fajny róg z ładnym tłem, żeby to dobrze wyglądało. Lampy mamy dwie na razie, takie, które będą właśnie jakby tutaj stały. Pytanie jakby co jeszcze tu dodatkowo, jeżeli chodzi o światło, trzeba ogarnąć. To są te softboxy tam. Dokładnie, są, tak? Taka jeszcze jedna jest. Tutaj. No to tam żarówki, tak, no to żarówki jakby są, plus tak, właściwie, tak, że jakaś jedna ma być jaśniejsza, tak? No plus jeszcze coś chyba. Dobrze jest zawsze zróżnicować to światło, żeby nie mieć dwóch takich samych, bo żeby dobrze wyglądać przed kamerą, fajnie mieć jedno światło kluczowe i ewentualnie drugie pełniące rolę takiego wypełnienia, żeby nie mieć zacienionej twarzy. A jak zaświecisz dwoma takimi samymi, to też jest ok, ale wygląda tak płasko, jak to mówię. No i plus jeszcze chyba jedna lampa, nie? By się tak, przydałoby się zrobić tak zwane światło konturowe, czyli zaświecenie od, wiesz, krawędzi sylwetki. I u Ciebie to jest o tyle problematyczne, że mając taką wąską tą przestrzeń, ciężko będzie postawić gdzieś statyw, który mógłby zaświecić od tyłu. Więc wstępna koncepcja jest taka, żeby podczepić taki statyw ścienny, to się nazywa boom sufitowy albo boom ścienny, który się po prostu przykręca do płaskiej powierzchni i na nim zaczepić lampkę od góry. I jeszcze się fajnie złożyło, że mamy tutaj kabelek z sufitu wypuszczony, który nam fajnie tu pozwoli doprowadzić zasilanie. Tak, do zresztą za chwilę będzie tutaj Kuba, który nam pomoże ogarnąć właśnie rzeczy związane z elektrycznością, bo z tego co już widzę, ile trzeba kamerek, ile trzeba w ogóle, u mnie prawie wszystko cały czas rozładowane, no to nad prądem trzeba będzie tutaj popracować, żeby wszystko było ok. Dobra, jeżeli chodzi o ściany, no bo i tak odświewać tutaj będę, no bo po prostu przydałoby się odświeżyć, to też na jaki kolor i jak to widzisz? Ogólnie im jaśniejszy kolor, tym więcej światła się odbija, czyli tym mniej musimy źródeł światła dać, żeby generalnie było jasno, bo należy pamiętać, że jednak zasłaniamy okna. No tak. Więc to jest w ogóle warto nadmienić, że okna powinny być zasłonięte, dlatego że na zewnątrz mamy zmienne warunki. Jeżeli w trakcie nagrywania zajdzie nam słońce, czy no nie wiem, zacznie się rozchmurzać, czy zmieni się pogoda, no to zupełnie inaczej będzie wyglądał ten kadr niż na początku, dlatego raczej dążymy do tego, żeby wysłonić całkiem takie źródła światła naturalne i dać swoje, żeby to była kontrolowana
przestrzeń. Czyli jak chcę kursy online na przykład robić i będę je przez kilka dni z rzędu nagrywał, no to niezależnie od tego, co się dokładnie. Ten sam ciuch i. Bo ludzie wszystko... ludzi to nie interesuje, tak, nie? Kiedy to nagrywają, tylko siadają, oglądają i to ma wyglądać. Okej, okay, dobra, podłoga, bo tutaj wiadomo, jak była siłownia, no to jest taka jakaś pianka tutaj, czy nie wiem, nawet jakieś takie puzzle zrobione. Profesjonalna podłoga, no, nie? No wiadomo, no jak ta siłownia. Na pewno fajne jest to, że to już jest troszkę miękkie, natomiast dalej jest płaskie i odbijające. Generalnie, jeżeli chodzi o dźwięk, no to prosta zasada jest taka, że każda płaska, duża powierzchnia odbija te fale dźwiękowe i nawet tutaj słychać trochę, że jest ten pogłos. Więc pierwsze co, zawsze takimi domowymi sposobami, i to wcale nie jest amatorskie, to jest po prostu położyć dywan albo wykładzinę, najlepiej jakąś taką stosunkowo grubą. Natomiast jeśli chodzi o ściany, można się ratować tymi panelami dźwiękochłonnymi. I wcześniej rozmawialiśmy, że przy tak długim pomieszczeniu na dzień dobry troszeczkę kłopotliwe się robi ilość tych paneli, bo ich tu by musiało być naprawdę sporo. I wymyśliliśmy, oprócz tego, że wytłumimy ściany, o czym zaraz powiemy, to jeszcze tak jakby można się pokusić o skrócenie tej przestrzeni takim drążkiem i zasłoną akustyczną, czy kotarą akustyczną. W Ameryce jest tego pełno, to jest normalne, to się nazywa sound blanket. To jest dosyć drogie, bo tam jest kilka warstw takich materiałów dźwiękochłonnych. W Polsce jest trudniej to dostać i jest jeszcze droższe. Ale wystarczy czasami gruba, jakaś bawełniana kotara z taką powierzchnią, no nie śliską, tylko taką mięciutką meszkiem i ona też będzie fajnie pochłaniać. Jeżeli zrobimy sobie tutaj, no nie wiem, na przykład przedzielony drążek przymocowany do ściany i do sufitu i to podzielimy na dwie takie zasłonki, to wtedy głównie się będziemy musieli martwić o odbijanie dźwięków w tej części, w której nagrywasz. A wracając do tych paneli, są do kupienia różne rodzaje, są takie ozdobne, jak mają youtuberzy w swoich studiach, są też takie profesjonalne, są nawet takie eleganckie z nadrukami, że mogą wyglądać jak obrazy. Natomiast mówisz, że miałeś też tak, jakieś... Tak, możemy tutaj podejść. Takie coś mieliście w firmie? Dokładnie. Pytanie, czy to się w ogóle nada? To jest zwykła pianka, więc tak naprawdę ona wcale nie będzie miała takich właściwości super dźwiękochłonnych, bo dźwięk pochłania albo odpowiednio dobrany materiał i warstwy izolacyjne, albo kształt ten znany taki z foremek do jajek. I takie pianki, jeżeli mają foremki do jajek, no to ten dźwięk się pochłania poprzez odbijanie między tymi kolcami. Jeżeli są płaskie, no to powinny być w środku jakąś wełną czy czymś wypakowane. Natomiast ja myślę, że skoro mamy tego tak dużo, bo Marcin tego przywiózł całkiem sporo, to i tak to da dużo więcej, bo to jednak jest miękkie, to jednak troszkę zawsze pochłonie, więc spróbujemy wykleić tymi piankami i zobaczymy, jaki będzie rezultat. Jeżeli będzie kiepsko, to dokupimy albo wymienimy. A jeżeli dalej będzie ta część pomieszczenia przeszkadzać, no to wtedy przerzucimy na przykład te pianki tu, a tam damy coś bardziej profesjonalnego, nie? O, i Kuba chyba przyszedł, więc... Siemka. O. Cześć. Cześć, hej. Kuba nam pomoże ogarnąć prąd, dlatego że wywala korki, jak tylko włączam światło. To Kuba się tu będzie kręcił, my sobie tu będziemy rozmawiać. Nikon. Ja jestem raczej z tych kanonowych. Ewentualnie Sony, ewentualnie GoPro. Panasonic, GoPro, potem jeszcze co by tutaj, a na samym końcu Nikon. Okay. A jeszcze akurat to jest, zawsze pasek ratuje, trzymaj. Jaki to jest model? D5000. No to myślę, że on nie ma nawet Full HD, nie? To będzie 720p, bez 25 klatek na pewno. Mów mi jeszcze. No. Nie przyda się nam. Okej, okay, dobrze. No to ale to, ale no. To jest już spoko kamerka, taki odpowiednik GoPro od Soniacza. Już też oczywiście te GoPro poszły do przodu, bo dziewiątka tam już naprawdę jakieś kozackie ma możliwości. Natomiast te są dobrej jakości obraz, wytrzymałe, tylko szeroki kąt. Akurat do naszego studia może nie do końca się przydadzą, natomiast generalnie te Soniaczki godne polecenia, zwłaszcza jako takie action camy. GoPro, co prawda trójeczka, ale zawsze na propsie. iPhone, jeszcze cztery mamy iPhone'y chyba. Cztery iPhone'y. Ósemka, dziesiątka, dwie jedenastki. To 40. 40 punktów iPhone'owych to można działać. No to w takim razie teraz co, sprawdzimy, gdzie to musi być ustawione, bo na początku będą ekrany. Te tła, tak? Tła będą? Tak, tu sobie rozwiniemy, no tak jak mówiliśmy, nie? Czyli akurat od rogu do rogu idealnie nam wyjdzie szerokość tła.
na początek białe i czarne. Zobaczymy później jeszcze, bo mówiłeś, że masz jakieś green screeny, coś. Tak, jest jeszcze niebieski i jest zielony, także będziemy coś tutaj ogarniali. Dobra. A dwa sobie zamówimy właśnie takie, żeby tutaj były na wymiar i odpowiednie. No i tak, ja będę też siedział, więc muszę mieć fotel, musi być stół, więc zakładam, że to już gdzieś tutaj będzie dotąd. Tak, ogólnie im bliżej tła, tym więcej cienia pada na tło, więc jeżeli chcemy uzyskać taki efekt raczej bieli za tobą, no to wypadałoby troszeczkę się odsunąć, nie? Czyli gdzieś pewnie tak jak teraz jest ławeczka, to gdzieś pewnie tutaj będzie ten stół i ty będziesz siedział. No i teraz jakby co najmniej w miejscu, w którym my stoimy, będziemy dawać lampy i kamerę, no, nie? Dokładnie. Bo to jest recepcja z firmy jakiejś. No tak, tak. Teraz tutaj jest, ona 15. będzie niedługo wyjeżdżać, także taki mały magazynek się tu zrobi. Odpalaj tak? W takim razie, to jest który iPhone? 11. Mój teraz to używam, bach, bach. Nie przybliżaj palcami, nie, w ogóle, no to uwaga, teraz lekcja dla ludzi używających telefonu. Jeżeli nagrywamy wideo i mamy telefon i chcemy mieć fajną jakość, to nie przybliżamy palcami, bo wtedy ta jakość przestaje być dobra, tak? Więc albo kupmy telefon z dwoma czy tam 15 obiektywami i przełączajmy je, żeby przybliżyć, a jeżeli nie przybliżamy, jeżeli mamy tylko jeden, to musimy podejść, żeby ta jakość została zachowana. Także. A ty masz tutaj, a nie włączyłeś tego trybu super szeroki view coś tam? Pokaż. O czym ty do mnie rozmawiasz? Tak, no masz włączony 0,5, czyli ten szeroki kąt. Jak zmienisz sobie na jedynkę. O proszę, jesteśmy w domu. No i można? Można, no to tu musi być. No to musimy się zastanowić, jak to zrobić, bo to jest trochę blisko. Pokaż. No. Ja teraz jestem przy ścianie. Mam dosyć szeroki obiektyw zamontowany, no to stąd, no to raptem to byś musiał tak naprawdę już tu siedzieć, czyli praktycznie zaraz pod ścianą. Zrób mi zdjęcie, czy tam nagraj krótki filmik, jak to teraz wygląda. No. No, to już jest dosyć szeroko. To można by bliżej troszeczkę podejść, bo tak naprawdę tego stołu może być widać tylko kawałek w kadrze, nie? Okej. Okay. A jaki stół byś chciał wykorzystać? Ten co tu jest? Czy... Ten będzie chyba trochę się świecił i... On ma błyszczącą powierzchnię. Dokładnie. Aha. Jest za tobą jeden, który chyba jest mniej świecący. Mamy tu jeszcze dwa takie, duże. O, to ten byłby dobry. A może na tamtym popracujemy. Docelowo będzie takie, które będzie mi podjeżdżać do góry, że będę mógł też stać, mówić będzie biurko, albo sobie siądę i one zjedzie w dół ze mną. Także... Sam takie planuję zakupić, tak? No, to jest dobry pomysł. Z tymi iPhone'ami wstępnie możemy spróbować, natomiast już czuję przez skórę, że to się skończy z zakupem jednak czegoś więcej. No i tak pewnie coś kupimy, tylko krok po kroku, nie? Żeby najpierw, zresztą i tak już mam bazę wiedzy, czy właśnie gdzieś tam informacje od osób, które mają lustrzanki, że dobra, tam ci pożyczę, zobaczysz, co ci działa dobrze i zrobimy. Kuba, ty też mówiłeś, że masz te jeszcze ekrany wygłuszające. Tak, mam takie panele, jeśli chcesz, możesz sobie sprawdzić, czy ci się tu przydadzą i one są, to jest wełna mineralna. Także ja też grałem w zespole, więc myśmy też mieli troszkę szersze może pomieszczenie, ale podobnej struktury i zdały naprawdę egzamin, co prawda to było trochę głośniej, może do innych inne przeznaczenie, ale naprawdę zdały egzamin. No to elegancko, to potestujemy i zobaczymy. I tak to się robi, nie? To jest siła znajomości, dokładnie. Ogarniemy wszystko. Nawet pan, który ogarnia prąd, nagle tu zrobi panele i proszę, i wszystko działa. Tak, a siostra lustrzankę powyczy, także... Tak się robi profesjonalne kursy online. Dokładnie. No dobra, w porządku. Mamy tak, mamy podłogę omówioną, mamy szerokości, mamy tła, mamy te zawieszenia na tła, mamy lampę pod sufit, mamy kotarę. Mamy sprzęt do nagrywania, muszą być jeszcze statywy, żeby nie mówić na to stojaki, muszę zrobić tu porządek i muszę tu odmalować. Tak. I widzimy się za tydzień do... No, życzę, żeby to tak się... Właśnie tego ci zazdroszczę, nie? Bo ty jesteś takim duerem. Planujesz, robisz gotowe. Ja planuję. No to... Właśnie, mam nadzieję, że do 3 tygodni tu wszystko będzie tak, jak ma być. I wtedy tu zrobimy takie kolejne nagrywki i będzie elegancko i już będziemy działali. Teraz już wiesz, od czego zacząć planowanie swojego studia. Od razu zachęcam Cię do obejrzenia drugiej części tego materiału, gdzie omówimy już gotowe studio Marcina. Jeżeli zastanawiasz się, czy Tobie też czasem nie przydałaby się taka pomoc z mojej strony, to zerknij na odcinek mojego vloga o konsultacjach i jak to u mnie wygląda. Do zobaczenia!